Oto miniatura kraju, w którym wszystko dąży do spodlenia i wytępienia rasy. Jedni giną z niedostatku, drudzy z rozpusty. Praca odejmuje sobie od usta, żeby karmić niedołęgów. Miłosierdzie hoduje bezczelnych próżniaków. A ubóstwo, nie mogąc zdobyć się na sprzęty, otacza się wiecznie głodnymi dziećmi, których największą zaletą jest wczesna śmierć. Tu nie poradzi jednostka z inicjatywą, bo wszystko sprzęgło się, ażeby ją spętać i zużyć w pustej walce. O nic. Chory kąt. Dziki kąt zasypany śmieciem z całego miasta. Gdybym tu przyszedł w nocy, na pewno wyleczyliby mnie z melancholii. Jutro spoczywałbym pod tymi śmieciami, które są tak wygodnym grobem jak każdy inny. Co za piękne potomstwo będziesz miała, ojczyzno. Urodzone i wychowane na tym śmietniku, z matki okrytej wysypką i bez nosego ojca. Moje dzieci byłyby inne. Po niej wzięłyby piękność, po mnie siłę. No ale ich nie będzie. W tym kraju tylko choroba, nędza i zbrodnia znajdują weselne łożnice. Nawet przytułki dla potomstwa. Strach, co się tu stanie za kilka generacji. A przecież jest proste lekarstwo. Praca obowiązkowa, słusznie wynagradzana. Ona jedna może wzmocnić lepsze indywidua i bez krzyku wytępić złe, i mielibyśmy ludność dzielną, jak dziś mamy zagłodzoną lub chorą. O, bo nie znają w snach mogilnych drzemiący ciężkich trosk żywota i duch się ich już nie szamota w pragnieniach tęsknych, a bezsilnych. Gdzie mnie to czyta? Mniejsza o to. A przecież to są moi. Ci, którzy leżą tam na śmietniku i może dlatego są nędzni. A będą jeszcze nędzniejsi, że ja chcę wydawać po 30 tysięcy rubli rocznie na zabawę w motyle. A jednak nie mogę się jej wyrzec. Nie mogę. Wysocki, a ty co tu robisz? Mieszkam tu, wielmożny panie. O, w tym domu. A dlaczego nie przyjeżdżasz po transport? Z czym przyjechać, panie? Jeszcze mi na Nowy Rok koń padł. Cóż robisz? Ot, tak. Razem nic. Zimowaliśmy u brata, który jest zadróżnika na wiedeńskiej kolei. Ale teraz i u niego ciężko, bo go przenieśli ze Skierniewic do Częstochowy. W Skierniewicach ma 3 morgi, żył jak bogacz, a dzisiaj i u niego kiepsko, i grunt zmarnieje bez nadzoru. No, u was co teraz? Kobieta niby trochę pierze, a ja... Nędzniejemy, panie, nie my pierwsi, nie ostatni. Ale i wielmożny pan coś markotnie wygląda. No, a komorne masz zapłacone? Nie ma co i płacić, bo i tak nas wypędzą. No, a dlaczego nie przyszedłeś do sklepu, do pana Rzeckiego? Nie śmiałem, panie. Koń odszedł, wóz u Żyda. Masz tutaj 10 rubli na święta. Jutro w południe przyjdziesz do sklepu, to dostaniesz kartkę na Pragę. Tam u handlarza wybierzesz sobie konia, a po świętach przyjeżdżaj do roboty. U mnie zarobisz ze 3 ruble na dzień, więc dług spłacisz łatwo. No, idź już do domu, a jutro bądź w sklepie. Idę, panie. Wysocki. A twemu bratu jak na imię? Kasper. No idź już. Może Kaspra przeniosą do Skierniewic. Przepraszam, wielmożny panie. Ale jak mnie kto zaczepi, skąd mam tyle pieniędzy? To...
Powiedz, że wziąłeś ode mnie na rachunek. Rozumiem. Rozumiem, panie. Bóg zapłaci.